W lutym zapadła decyzja o 100% podwyżce opłat za wywóz śmieci. Nowa stawka to ponad 25 zł za odpady segregowane i ponad 51 zł kary dla osób, które nie będą segregować. Niedawno okazało się, że Związek Gmin Krajny ma około 2 miliony złotych nadwyżki. Wynika ona m.in. z wypłaty dywidendy przez Miejski Zakład Usług Komunalnych. ZGK ma tam udziały. Władze związku nie chcą, aby te środki leżały bezczynnie na koncie. Nadwyżka jest przeznaczana na inwestycje, które mają w przyszłości obniżyć ceny. Dzisiaj wszyscy się z tym nie zgadzamy, że te ceny są tak wysokie. I mamy plany, których chcemy jeszcze zbudować jeden przy kolejnej gminie, które jeszcze tego nie ma. I drugie, zastanawiamy się i chcemy zakupić pojemniki, aby w jakiś sposób też wpłynąć na monopol. A według władz związku kupno własnych pojemników miałoby obniżyć w przyszłości opłaty dla mieszkańców. Z propozycjami związku nie zgadza się radny miejski. Stanisław Wełniak twierdzi, że wiele osób odczuło ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa, dlatego złożył inną propozycję. Moja propozycja była taka, aby przynajmniej na jakiś okres czasu zamrozić te podwyżki i skorzystać z tych nadwyżek z lat poprzednich w celu sfinansowania tej podwyżki, która nastąpiła w miesiącu lutym. Nie udało się tego przeprowadzić na Związku Gmin, kiedy tą propozycję tam składałem. Mimo to kolejnym pomysłem radnego jest apel Złotowskiej Rady Miejskiej do samorządów gmin należących do ZGK tak, aby skłoniły swoich przedstawicieli w związku do poparcia pomysłu zamrożenia podwyżek.